Dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Już sprawdzam, jakie energie będą nam towarzyszyć w czwartek. Czwartek, karty dnia. Czwartek. Dziewiątka kielichów. Prawie zadowolenie emocjonalne. Zdaje się, że na początku tego tygodnia mieliśmy dziesiątkę kielichów i tutaj jest bardzo podobna energia. Ktoś z nami będzie rezonował w tej energii pod koniec tego dnia, będzie to kobieta. Także jeżeli ktoś się do Was odezwie, jakaś osoba właśnie w postaci tej królowej kielichów, to ona również jest no, tak bardzo emocjonalnie wysoko wibracyjna. Dzisiaj będziecie mieć bardzo duży kontakt ze swoją taką intuicją, podświadomością. To mi się pokazało w tym arcykapłanie. Arcykapłan wie. Możecie dzisiaj zadawać pytania. Ta odpowiedź przyjdzie w najmniej oczekiwanych momentach. A to z samego rana mi się to właśnie pokazało. Ale przygotujcie się też na to, że te odpowiedzi nie zawsze będą zgodne z tym, co Wasza świadomość sobie myśli i chciałaby, żeby tak było. Dlatego, że rozczarowanie pojawiło się w tej trójce mieczy. Nie zawsze to, co nam się wydaje, że jest dobre dla nas, jest w rzeczywistości dobre dla nas. Może na jakąś sprawę, na coś, co ma się zrealizować w naszym życiu, trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Poczekać i cierpliwość tutaj się pokazała właśnie w tym umiarkowaniu. Poczekaj z takim pogodnym nastawieniem, zajmij się swoimi sprawami, to i tak do Ciebie przyjdzie. Takie przesłanie tutaj widzę przede wszystkim w tym rozkładzie. No i wszystko wskazuje na to, że Wy będziecie skorzy do tego, żeby zatopić się właśnie w tym umiarkowaniu, w tym spokoju. Może to też pokazało się, że już zbliża się weekend, że będziecie, zwolnicie już po prostu tempo. No i właśnie, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, taki wybuch emocjonalności, bo to nie tylko ta królowa kielichów to jest karta, która symbolizuje osobę, tak? To może być też emocjonalność, to może być chęć do tego, żeby zobaczyć jakiś taki film, który wzbudzi w Was takie wyższe uczucia, emocje. To jest tylko przykład, to może być również książka. No coś, jakaś czynność, która zaspokoi jakby Wasz głód emocjonalny. Co mi się pokazało z tyłu talii? To jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jestem niecierpliwy, niecierpliwa, chcę, żeby już się coś wydarzyło. To jest związane z jakąś komunikacją. Brakuje Wam rozmów z kimś, brakuje Wam przekazywania informacji i może w niektórych przypadkach zdarzyć się tak, że nie wytrzymacie i wykonacie coś, czego potem będziecie żałować. Jeżeli tak się stanie, okej, wypuśćcie to w świat, idziecie dalej. Nie zostawajcie w tej energii piątka mieczy, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. Brak rodzi jeszcze większy brak. Poczucie zwątpienia, ale też przegrana rodzi jeszcze więcej takiego poczucia. Także tutaj puśćcie to w świat, niech te emocje, myśli przemielą się. Wy wracacie do tej dziewiątki kielichów, czyli do tego dobrostanu. Taki układ, takie energie mi się dzisiaj pokazały. Wszystkiego dobrego, udanego czwartku i słyszymy się już w piątek.